Narzędziem, od jakiego zaczniemy tę prezentację, jest pipeta. Wybierzmy narzędzie pipeta. To narzędzie pozwala na pobranie atrybutów obiektu i przypisanie ich do dowolnego obiektu na rysunku. Ma ono również zastosowanie do obiektu w innym dokumencie, co umożliwia utworzenie nowego, domyślnego dokumentu. W pasku trybów pierwszą opcją jest pobieranie atrybutów. Po kliknięciu obiektu przy pomocy pipety pobrane zostaną wszystkie atrybuty obiektu. Następną opcją jest przypisywanie atrybutów. Po naciśnięciu przycisku Przypisz atrybuty w pasku trybów kursor przybierze kształt wiaderka. Wiaderko przechyli się, gdy przesuniemy je nad wybrany obiekt. Gdy klikniemy obiekt, wszystkie pobrane atrybuty zostaną na niego przelane. Kliknijmy w ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe. Umożliwia ono nam zdefiniowanie przeznaczonych do skopiowania trybów, a także zachowanie profilu oraz zarządzanie nim. Wybierzmy kolejne narzędzie, jakim jest Zaznacz podobne. To narzędzie pozwala na zaznaczenie obiektów, które mają takie same atrybuty jak określony obiekt. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcemy przesunąć lub edytować wiele podobnych obiektów. Ten tryb umożliwia również szybkie znajdywanie w złożonym rysunku obiektów o takich samych atrybutach. Pierwszą opcją w pasku trybów jest dowolne zaznaczenie. Zaznaczmy tę opcję, aby wybrać podobne obiekty w całym rysunku. Kolejną opcją jest bieżące zaznaczenie. Zaznaczmy tę opcję, aby wybrać podobne obiekty w obrębie zaznaczonych wcześniej obiektów. Narzędzie Widoczność pozwala nam na ustawienie widoczności klasy lub warstwy projektowej za pomocą obiektu. Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwoli nam zaoszczędzić wiele czasu podczas tworzenia bardziej złożonych projektów. Kolejnym narzędziem jest Edytuj odwzorowanie. Za jego pomocą możesz edytować różne typy wypełnienia obiektu. Narzędzie umożliwia przesuwanie, obracanie i modyfikowanie kreskowań, gradientów i obrazów. Uwaga! Można edytować tylko jeden obiekt jednocześnie. Narzędziem kolejnym jest Przekształć obiekt. Za pomocą tego narzędzia możemy przekształcić istniejący obiekt, przesuwając jego punkty kontrolne, zmieniając je, dodając lub usuwając. Poza tym funkcja Przekształć obiekt zmienia długość obiektów, włącznie z liniami wymiarowymi. Przekształca poszczególne obiekty lub kilka obiektów równocześnie. Jeśli aktywujesz narzędzie Przekształć obiekt, każdy zaznaczony wielobok lub pollinia zostaną wyświetlone w trybie przekształcenia. Zamiast punktów kontrolnych ramki będą widoczne niebieskie kwadraciki. Każdy obiekt, którego nie można przekształcić za pomocą tego narzędzia, zostanie wyświetlony ze standardową liczbą punktów kontrolnych. W pasku trybów dostępne opcje i ich funkcjonalność są uzależnione od zaznaczonego obiektu i jego widoku. Wybierzmy następne narzędzie Obróć. W pasku trybów pojawiły się dwie opcje. Obróć pozwoli nam na obrócenie zaznaczonego obiektu pod wyznaczonym kątem. Obróć i powiel duplikuje zaznaczony obiekt 2D i zostaje obrócony zgodnie z zaznaczonym kątem. Wybierzmy następne narzędzie Odbicie lustrzane. Za pomocą tego narzędzia możemy odbić w lustrze obiekty lub je powielić względem osi lub płaszczyzny roboczej. To narzędzie ma zastosowanie zarówno dla obiektów 2D, jak i 3D. Po zaznaczeniu obiektów 3D w widoku 3D znajdziesz dla nich dodatkowe opcje w pasku trybów. Dwie opcje wyświetlone w pasku trybów to odbicie lustrzane oraz odbicie lustrzane powiel.